Witam. Jestem z bazy przyloty Mojżeszyn. W Wilanowie. Właśnie. Witam. Witam. Dzisiaj przyjechałem tutaj na zwierzęta. Bo tutaj tam, no nie piłem. Piłem chyba ponad miesiąc temu. I dzisiaj wziąłem jednego kowalika. Jak sobie szukał jakichś owadów na drzewie wysoko. I potem spotkałem dużą samicę zaskrzącą, który chciał wyjść na brzeg. A ja go obserwowałem, nawet udało mi się go sfilmować zaskrzącą. Prowadziłem nawet transmisję na żywo z tym zaskrzącym. No, jakieś 10, może 15 minut go obserwowałem. Potem odpłynął sobie. Nie w kramorus na brzeg, tylko popłynął dalej. I kilka leśnych żab spotkałem. Poza tym to jest przepiękna pogoda. I jest słoneczko. Słoneczko, świeże słoneczko. Ciepło jest. 27 stopni. Ja jestem wokół mojego kapu. Tak sobie zrobiłem spacer, ponieważ chciałbym sobie pochodzić jeszcze. No i tak. Poza tym u mnie nic. Kurde, tak wymiarę. Ostatnio tak sobie się czuję, ale dam radę. Ale chcę porozmawiać o zwierzętach tutaj. Tutaj są w rezerwacji przyrody dziki, sarny, oraz mniejsze zwierzęta, takie jak drapieżniki, lis, wydra europejska, tutaj mogę się wam pokazać, bo tutaj nawet jest drzewo ścięte. Już wam pokażę, tylko muszę tutaj zrobić tak. O. To są ślady papia. Chyba widać. Ślady papia. Słoneczko teraz. O, już jestem. Jestem tutaj koło kanału Wylanowskiego. Kanał Wylanowski. I sobie tak. Poza tym tutaj sobie można spotkać nocne drapieżniki, jak pajęczuk europejski. I kuna domowa.
opiekuna leśna. Jenot. Wybójka juta. Tutaj na polu można spotkać tutaj ta sójka. O, sójka spotkałam, sójka już odleżała. Sójka to tak płochliwy, leśny, typowy leśny gatunek ptaka. Wielkość kijuka. Te zwierzęta gromadzą zapasy na zimę, bo zaczęła się niestety jesień. Nie lubię jesieni. Też lubię zwórm jesień, ale tą późniejszą nie lubię. I po prostu coś chcę wam pokazać teraz, co mi się udało sfilmować. Już wam pokażę, to muszę ustawić sobie. Spotkałam. Co ty jesteś? Spotkałam. Oj. Do skąd? Komajki lizą. O. Widzicie? To jest zaskrąc. Dzisiaj spotkam samicę. Tutaj są zaskrący węże. Piękny. O, widzicie? No, to tyle. No, to tyle. Serdecznie was pozdrawiam. I to następnego razu. Pa.